Okej, witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. W tym tutorialu przeznaczonym dla osób początkujących chciałem opowiedzieć kilka słów na temat tego, jak pracować z edytorem sekwencji wideo, czyli z czymś, co konkretnie w sieci można znaleźć pod skrótem VSE, ewentualnie pod hasłem Video Sequence Editor. Edytor sekwencji wideo jest narzędziem wbudowanym w Blendera, który można sobie wyświetlić korzystając z paska widoków. Wystarczy, że ten pasek rozwinę i wybiorę Video Editing. Jest to zestaw okien, który pozwala mi edytować moje materiały wideo, ale nie tylko. Mogę również dodawać do nich dźwięki oraz obrazki. Ekran jest podzielony w domyślnej konfiguracji na trzy obszary. Pierwszy obszar po lewej stronie na górze to jest obszar krzywych. Jest to zwykły obszar krzywych F, gdzie mogę edytować różnego rodzaju parametry, podobnie jak w przypadku animacji. Czarny obszar po prawej stronie na górze to jest podgląd mojego wideo w bieżącej chwili, natomiast obszar centralny, ten znajdujący się tutaj w połowie, to jest obszar tak zwanych stripów, czy też pasków, lub też warstw, na które wkładam swoje materiały. No i na samym dole jest jeszcze znany nam już wcześniej z poprzednich tutoriali pasek timelinera. Z reguły, gdy pracuję z takim podziałem ekranu, dość szybko przestaje mi on wystarczać, dlatego ustawiam go sobie troszeczkę inaczej. Dodaję mianowicie do ekranu na górze, do tego podglądu, jeszcze jeden podział okna, i w tym podziale okna włączam sobie widok Properties, czyli zwykłych standardowych guzików związanych z renderowaniem ekranu. I teraz te guziki są potrzebne po to, aby przynajmniej na samym początku, jak zaczynamy pracę, ustawić sobie, z jakim FPS-em ma się odtwarzać nasz film, ewentualnie jakie ma mieć rozmiary, w jakim powiększeniu ma być renderowany i ewentualnie gdzie ten film będziemy renderowali. To jest wszystko na zakładce Output w panelu renderowania i Dimensions. I teraz, aby korzystać z całego tego zestawu narzędzi, warto wiedzieć, jak z tym zacząć pracę. Otóż możemy tutaj przesuwać ekran, czy też przesuwać zawartość tego panelu na boki, wciskając kółko myszy. Podobnie jest w widoku krzywych F, podobnie jest w widoku podglądu ekranu, podobnie jest w przypadku naszych guzików i w ogóle w przypadku każdego narzędzia w Blenderze. Wciśnięcie kółka myszy, tam gdzie widok jest dwuwymiarowy, powoduje jego przesuwanie. Możemy również, wciskając kółko myszy i klawisz Ctrl, skalować widok, zależnie od tego, na ile nasze potrzeby tego wymagają. Okay? Dotyczy to również wszystkich widoków, które mamy w naszym układzie okien. I teraz, aby zacząć pracę z edytorem wideo, należy wczytać jakikolwiek materiał lub też jakikolwiek pasek, w którym będą informacje, które taki edytor wideo będzie w stanie wyświetlić. Możemy na przykład zacząć od sceny. Scena to jest coś, co w widoku 3D zawiera wszystkie nasze obiekty. No i aby taką scenę dodać, wystarczy tylko, że wcisnę w menu Add polecenie Dodaj scenę. Scen może być wiele w jednej otwartej sesji Blendera, a teraz mam tylko jedną, która nazywa się Scene. I ta scena dodaje się tutaj jako taki zielony pasek. Mogę go oczywiście sobie przeskalować, powiększyć tak, aby go było lepiej widać. I ten pasek to jest cała scena rozciągnięta do pewnej długości, która wynosi teraz 250 klatek. I mamy także nazwę tego paska. To jest informacja o tym, że to jest scena o nazwie scena. Masło maślane, ale takie sceny mogą nazywać się inaczej. Jeżeli swoją scenę zmienię i nazwę ją na przykład akcja, to ten pasek się będzie nazywał inaczej. I również tutaj tą nazwę zobaczymy. Taki pasek, jak każdy obiekt w Blenderze w widoku 3D, można przesunąć naciskając klawisz G. Jeżeli wcisnę klawisz G, w tym momencie ten pasek mogę przesuwać. Mogę go również ustawiać na różnych poziomach. Poziom to jest inaczej warstwa. W tym momencie pasek jest ustawiony na warstwie pierwszej. Warstwa zerowa nie może zawierać żadnych pasków, ale za to ona jest jakby takim tłem, na którym wszystkie te paski się wyświetlają. I teraz od razu możemy przejść do tego, co na takiej scenie widać. Na mojej scenie w chwili obecnej widać podgląd z kamery. Wystarczy tylko, że kliknę gdzieś tutaj myszą, aby przesunąć zielony wskaźnik bieżącej klatki. Będę miał scenę oglądaną po prostu przez kamerę. Kamera znajduje się na scenie 3D i wyświetla fragment napisów początkowych, tych, które miałem ustawione, gdy zaczynałem nakręcać tutorial. Tu jest kamera. Widok z tej kamery, gdybym go włączył, wygląda w taki sposób. Dlatego w sekwenserze wideo widzę dokładnie taki sam widok. On jest tutaj pomniejszony i mogę go łatwo kółkiem myszy kręcąc powiększyć. Ten widok renderuje się, czy też jest tutaj wyświetlany w czasie rzeczywistym. No, gdyby on się ruszał, to miałbym jakąś akcję widoczną. Ale oprócz takiego paska ze sceną mogę wstawić również inne rzeczy. Na razie ten pasek odsunę i dodam sobie teraz za pomocą guzika Add coś takiego jak Image. Image jest to zwykły obrazek z dysku, który mogę sobie wczytać bezpośrednio z mojego katalogu domowego. Przygotowałem tutaj kilka różnych materiałów, w tym takie dwa obrazki. Mogę zaznaczyć jeden obrazek i go dodać. Jeżeli to zrobię, to obrazek jest dodawany jako taki krótki pasek, którego długość
wynosi dokładnie 1 sekundę. Ustawię go starannie. Przy okazji proszę zwrócić uwagę na to, że wokół tego paska, czy też na jego końcach, pojawiają się takie liczby. Na przykład z lewej strony jest teraz liczba 25, a z prawej 50. Te liczby oznaczają pozycję startową i końcową takiego paska. Jeżeli rozciągnę swoją scenę, to zobaczę, że odpowiada to mniej więcej takiemu położeniu jak 1 sekunda. 1 sekunda i 1 klatka dokładnie, a koniec przypada na 2 sekundy i 3 klatki. Teraz długość tego paska jest wyrażona w klatkach. Jeżeli będę go przesuwał, to będę widział, jak wygląda początek i koniec takiego paska, to też w którym miejscu on się zaczyna i kończy. No i teraz, jeżeli wczytałem jeden obrazek, to ten pasek domyślnie ma szerokość 1 sekundy. Jeżeli natomiast wczytam dwa obrazki lub więcej obrazków naraz, zaznaczę teraz te dwa, to one mają domyślnie szerokość, czy też długość trwania jednej klatki. W tym momencie znajdują się tutaj. Mogę je zaznaczyć razem, przesunąć. Jeżeli je powiększę i rozciągnę, to one będą traktowane przez Blendera jako sekwencja klatek filmowych, czyli jako sekwencja obrazków. Jest to sekwencja niepodzielna. Mam tutaj napisaną pierwszą nazwę, to jest jakiś obrazek, potem drugą i jednocześnie po kresce znajduje się tutaj długość trwania tego paska. On zajmuje dokładnie dwie klatki. Więc pierwsza klatka to jest ten zielony kamień, następna to jest ten żółty, a potem się sekwencja kończy. A więc w ciągu dwóch klatek wyświetli mi się tak naprawdę te dwa obrazki. No dobrze. Mówię o tym dlatego, że czasami nasza scena lub też materiał filmowy, który chcemy tutaj włożyć, znajduje się w postaci osobnych plików i każda klatka jest jednym plikiem. Jeżeli takie klatki wszystkie zaznaczymy i wczytamy, to one się automatycznie tutaj w postaci paska ustawią jedna za drugą i to będzie nasz film. W przypadku, gdy wczytuję jeden obrazek, to on domyślnie jest rozciągany do czasu trwania 1 sekundy. Teraz te wszystkie paski, które tutaj mam, mogę kliknąć prawym klawiszem i przesunąć, ustawiając je obok siebie. To powoduje, że tworzę w ten sposób pewien film i ten film będzie odtwarzany tak jak normalnie w jakimś innym, powiedzmy sobie, edytorze ze strony lewej do prawej. Mogę to uruchomić nawet naciskając guzik play. W tym momencie film się odtwarza, widać, że coś mi się w podglądzie zmienia i tak mogę sobie jakieś filmy tutaj powklejać. Oczywiście mogę robić takie numery, że przesuwam paski, ustawiam je tak jak chcę, aby stały. Mogę je także ustawiać jeden pod drugim, powodując, że na przykład zacznę od zielonego zdjęcia, potem przez moment będzie to zdjęcie żółte, później pasek, który jest ponad moim paskiem z kamieniem, będzie zasłaniał go. I teraz takich pasków dodam jeszcze kilka. Mogę dodać m.in. również film. Mam tutaj przygotowane dwa filmy, wczytam sobie może ten kolorowy. To jest film, który wczytuje się z kolei jako taki zielony, zielono-niebieski pasek i to jest całkiem ładnie wyglądająca animacja. Jeżeli przesunę ją do początku i uruchomię odtwarzanie bezpośrednio w podglądzie, no to mam tutaj całkiem fajnie wyglądającą animację. Więc w ten sposób można wkładać tutaj swoje filmy. Mogę tu włożyć również dźwięki. Jeżeli nacisnę menu Add i dodam Sound, to z mojego pliku, czy też z mojego katalogu, w którym przygotowałem sobie dźwięki, mogę wstawić cokolwiek jeszcze, jeżeli są dźwięki. W tym momencie te dźwięki są rysowane jako takie zielone paski. Mogę je ustawić w którymkolwiek miejscu. One nie zasłaniają obrazu, a jednocześnie powodują pojawienie się dźwięku. W tej chwili ten dźwięk się nie będzie odtwarzał na filmie, dlatego że nie podłączyłem dźwięku bezpośrednio do nagrywania filmu z ekranu. Nieważne. Ten dźwięk, który tutaj jest, ma swoje własności, tak samo jak każdy inny pasek, który klikam. I te własności można oglądać sobie w oknie za pomocą panelu znajdującego się po prawej stronie. Jeżeli takiego panelu nie ma, można wcisnąć klawisz N, aby go wyświetlić. W tym panelu mam napisane informacje na temat samego paska, a więc jego nazwę. Jest także sposób, jest także sposób rysowania tego paska, przezroczystość, gdybym chciał coś z nią robić i różne pozostałe informacje, takie na przykład jak końcowa długość tego paska, miejsce, w którym on się zaczyna, którą mam bieżącą klatkę i później różne właściwości. To oczywiście zależne jest od rodzaju paska, na przykład w przypadku dźwięku wygląda zupełnie inaczej. No i zależnie od tego, co tutaj wstawię, mogę takie paski później zmieniać. Nie będę teraz dokładnie tego opisywał, ponieważ zależy mi raczej na tym, aby wprowadzić Was tylko tak ogólnie do sposobu używania tego edytora. Aby teraz stworzyć film z takiego, powiedzmy sobie, materiału, no to wystarczy tylko przygotować sobie scenę. Jest to bardzo prosty film, nie będzie tutaj wielkiej, że tak powiem, finezji w nim, ale trzeba wiedzieć o kilku rzeczach. Gdy już ustawię swoje paski we właściwy sposób, to wtedy trzeba określić długość trwania filmu. I to oczywiście jest proste z początku, ponieważ na początku film zaczyna się od pierwszej klatki. To jest ta pozycja 1. Mogę tę pozycję zmienić, zmieniając suwak Start. Jak widać wtedy w oknie timelinera oraz w widoku moich pasków przesuwa się wskaźnik mojego startu, a więc film mogę zacząć od dowolnej klatki tak naprawdę i to będzie moja klatka początkowa.
Zaczynam wtedy po prostu od, powiedzmy sobie, sekundy 1, zamiast od punktu 0. Mogę również wstawić klatkę zerową i wtedy będę zaczynał od klatki 0. Jeżeli komuś jest potrzebna akurat taka notacja, to jak najbardziej może to sobie ustawić. Można także ustawić koniec. Wystarczy tylko przesunąć suwak o nazwie End. End można i start jednocześnie. Można ustawiać również naciskając na przykład w oknie timelinera taki przycisk jak S, ewentualnie jak E, które wstawiają odpowiednio początek i koniec filmu. W tym momencie mój film będzie bardzo krótki. Będzie trwał 80 klatek. Zacznie się od klatki 20, no tak naprawdę będzie 60 klatek. Teraz, aby taki film wyrenderować, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W guzikach, które mam zawarte na zakładce render, istnieje taka zakładka jak post-processing. Ta zakładka standardowo jest być może zamknięta, ma dwa checkboxy. Jeden checkbox to compositing, który włącza użycie edytora nodów, a drugi checkbox to sequencer. W tym przypadku, gdybym był w tej klatce teraz, to jest klatka 22, gdybym nacisnął F12, to renderuje się zdjęcie, które wstawiłem do sequencera wideo. Nie renderuje się to, co znajduje się na scenie 3D, a więc gdybym był w takim widoku, być może byłbym zdziwiony, że zamiast tego obrazka pojawia mi się nagle znikąd jakiś inny obrazek. Jeżeli natomiast wyłączę w mojej zakładce post-processing sequencer, on jest teraz wyłączony, to choćbym miał tam bardzo wiele pasków, to renderować się będzie zawsze aktualna scena, tak jak w tej chwili. No i jest podpowiedź. Sequencer jest domyślnie włączony, a więc jeżeli coś włożę do edytora wideo, w tym momencie będzie się renderowało to, co tutaj umieściłem. Następna rzecz, o której warto pamiętać, to to, że podczas renderowania za pomocą edytora wideo mogę renderować bezpośrednio do plików, które są plikami filmowymi. Mogę wybrać sobie na przykład kodek H264 i później pojawia się pod nim taka zakładka encoding. To dotyczy oczywiście odpowiednich kodeków. Jeżeli wybiorę sobie na przykład PNG, to takiej zakładki nie ma. Zależnie od formatu, jaki wybiorę, ten encoding pozwala mi określić, w jaki sposób chcę swój film zakodować. Kodeki trzeba mieć zainstalowane w systemie i mogę wybrać różne formaty, oczywiście zależnie od tego, co mam zainstalowane. Więc wybiorę może sobie taki preset na początku jak H264. Zazwyczaj robię filmy kompresowane, czy też zamykane w pojemniku o nazwie Matroska za pomocą kodeka właśnie H264, który dobrze koduje obraz. A do kodowania dźwięku używam takiego kodeka jak Vorbis, który dobrze koduje dźwięk. Vorbis potrafi kodować również obraz, ale jest troszeczkę gorszy w tym, to jest ten Tiora tutaj. Dlatego H264 wydaje mi się trochę lepszym rozwiązaniem, tym bardziej, że kompilowałem go sobie sam. No i teraz, jeżeli to wszystko ustawię, to warto jeszcze pamiętać o tym, żeby ustawić ścieżkę wynikową dla mojego filmu. W tym momencie jest to ścieżka tymczasowa. No i w tej ścieżce tymczasowej nie warto przechowywać żadnych plików. Może to być na przykład na katalogu domowym, jakiś inny katalog, w którym będzie mój film. Naciskam klawisz I, wybieram z pojawiającego się menu polecenie Create New Directory, czyli stwórz nowy katalog i mogę go nazwać na przykład Film Out. Jeżeli produkuję jakieś klatki filmowe lub też gotowy film, zwykle nazywam katalogi właśnie z takim słówkiem Out, które oznacza, że to jest już coś, co wychodzi z Blendera w sposób taki końcowy. Naciskam Accept i w tym momencie mam ten film, czy też tą ścieżkę ustawioną w mojej zakładce Output. Tu pojawi się film. Ten film będzie miał taką nazwę, że będzie ona składała się z liczby 20, z liczby 80 i odpowiednio jeszcze z jakiegoś dodanego rozszerzenia. Nie muszę tego ustawiać, to się wszystko ustawi samo, dlatego że mam zaznaczony checkbox o nazwie File Extensions. No i teraz, aby wyrenderować, wystarczy tylko, że nacisnę guzik tak jak Animation i to jest coś, co będzie uruchamiało proces renderowania. Jak widać w tym miejscu, pojawia się licznik klatek, które dość szybko się zmieniają. Potem przez chwilę był mój film, a teraz renderuje się normalnie scena za pomocą kolejnych jakby wrzutów klatek wyrenderowanych. To jest już 34. klatka. Widać, że tutaj skacze ta liczba, dlatego że jestem w określonej klatce mojej animacji, a jednocześnie renderuję określoną klatkę z mojej sceny. Stąd ta liczba tutaj niekoniecznie pokaże, ile klatek jest tak naprawdę do wyrenderowania. Tak czy inaczej, ten proces już się teraz zakończył i powinienem za chwilkę móc zobaczyć plik, który wyrenderowałem. Tutaj jest mój katalog domowy. Znajduje się też również mój katalog z filmem, który przed chwilką założyłem, o ten. No jeżeli do tego katalogu wejmę, pisząc film out, to tam znajduje się mój film. Jest to film w formacie MKV i to jest dokładnie to, co zostało wyrenderowane. Mogę go sobie teraz obejrzeć. Podaję jego nazwę i on wygląda w ten sposób. Bardzo krótki, niezbyt treściwy, ale to jest sposób na zrobienie jakiegoś materiału wideo, który mamy możliwość zrobić w Blenderze.
I teraz może trochę słów na temat samego sposobu pracy. Otóż, jeżeli renderuje cokolwiek, co znajduje się w widoku 3D, gdybym ten napis chciał animować, albo coś jeszcze innego, to warto pamiętać o tym, żeby taki render prowadzić na przykład do klatek filmowych zapisanych jako PNG, TIFF, ewentualnie AXR. Jest tak dlatego, że ponieważ Blender może w pewnym momencie się wyłożyć podczas renderowania, mówię tutaj slangiem troszeczkę, ale jeżeli przestanie działać z powodu jakiegoś błędu ukrytego bądź nie, albo nakombinujemy zbyt wiele parametrów i on tego nie ogarnie i niestety zakończy pracę, to podczas renderowania do filmu, gdybyśmy mieli tutaj wybrany format taki jak H264, kończymy pracę Blendera z filmem zrobionym do połowy. Taki film zrobiony do połowy najczęściej nie daje się odtwarzać i wtedy tracimy cały ten czas przeznaczony na renderowanie, aż do połowy. Natomiast jeżeli wyrenderujemy do pojedynczych klatek obrazkowych, na przykład w formacie PNG, to wtedy te wszystkie klatki mamy do tego miejsca wyrenderowane i one są prawidłowe. Można wtedy ustawić sobie start animacji w innym miejscu, na przykład do tej klatki dochodzimy, gdzie ona się przestała renderować i od tego miejsca kontynuujemy renderowanie do kolejnych klatek, które będą miały spójne nazwy i potem te wszystkie klatki wczytujemy sobie do edytora wideo już jako gotowy materiał, z którym możemy coś robić. Tego typu sposób pracy jest dużo łatwiejszy i on pozwala uodpornić się na ewentualne występujące przypadkiem błędy Blendera. Natomiast samo renderowanie z materiałów filmowych, które tutaj się odbywa, jest już dużo szybsze i możemy je powtarzać wiele razy, dlatego jeżeli nawet Blender nam padnie w połowie, to nie jest to taka duża strata czasu, jakbyśmy musieli renderować całość jeszcze raz, powiedzmy sobie od połowy. Myślę, że tego typu informacja może być takim wstępem dotyczącym tego, jak działa ten edytor wideo, a w następnych częściach, zrobię je pewnie już niedługo, powiemy sobie, co znaczą te wszystkie tajemnicze guziki, które tutaj są, czym są te sposoby wyświetlania kanałów, okay? Dlaczego tu są takie dziwne pasy, co to jest za wykres, o co tu chodzi. Myślę, że to wszystko będzie trzeba wyjaśnić, aby można było w pełni korzystać z możliwości tego programu, a przy okazji moglibyśmy też powiedzieć sobie, jak dodawać efekty specjalne, przenikanie scen, powiedzmy sobie jakieś napisy i tego typu rzeczy. Ale to będzie wszystko w przyszłości, a na razie polecam uwadze taki wstępny tutorial dotyczący obsługi VSE, po prostu po to, aby zacząć z nim pracę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.